Minęła godzina 16:20, a to niechybny znak, że w Telewizji Republika gościć będziemy polityków. Tymi politykami są przedstawiciele polskiego parlamentu, których bardzo serdecznie witam. Pani Iwona Arendt z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Pan Paweł Szramka z koła Polskie Sprawy. Dzień dobry, witam. I pan Tomasz Kostuś, Koalicja Obywatelska. Witam również. Witam pana redaktora, witam państwa. Dzień dobry. Mamy trochę czasu, więc poświęćmy go najpierw sprawom naszym politycznym, wewnętrznym, polskim, nawet parlamentarnym, chociaż one wykraczają poza parlament. Komisja do spraw inwigilacji Pegasusa różnie jest określana, bo to jest na razie wciąż jeszcze projekt. Opozycja uzyskała porozumienie, jeśli wierzyć przekazom medialnym. Tutaj Paweł Kukiz, który jest takim języczkiem uwagi całej tej sytuacji, chyba wreszcie poparł ten plan, który opozycja od początku miała. Pani poseł, czy PiS też na ten kształt proponowany komisji się zgodzi, czy będzie aktywnie w jej pracach brał udział? Nie, no my oczywiście, że się nie zgodzimy na powstanie tej komisji, bo to jest bez sensu. Komisja, która nic nie wniesie do jakichkolwiek informacji. Ja powiem szczerze tak, no wiadomo, że jakakolwiek inwigilacja w Polsce czy działania operacyjne służb odbywają się na podstawie zgody sądu, tak? Nic bez zgody sądu się nie odbywa. A to, że jakaś tam instytucja z jakiejś dalekiej Kanady coś tam stwierdziła, że gdzieś jakieś telefony są zainfekowane, to wiecie państwo, to można powiedzieć, że jakaś gdzieś indziej instytucja mówi, że tamta instytucja to jest instytucja, która nie mówi prawdy. Ja powiem szczerze, no, zasiadałam w Komisji Śledczej do spraw Amber Gold i wiem, jak ciężko jakiekolwiek materiały pozyskać. Oczywiście my w tej komisji pokazaliśmy to, co można było pokazać jawnie, natomiast wiele rzeczy, które są i były tajne i ściśle tajne, no to w opinii publicznej w ogóle nie trafiły i jeżeli jakiekolwiek materiały by komisja, która ewentualnie by powstała w sprawie inwigilacji, to i tak nikt by się o tym nie dowiedział, bo zapewne wiele by było informacji tajnych i ściśle tajnych, do którego nie mają dostępu no, do większości, no właściwie wszyscy obywatele, większość obywateli. Ale pani poseł, czy nie warto byłoby jednak spróbować iść za tą propozycją Pawła Kukiza, bo to byłaby komisja badająca nie tylko ostatnie 6 lat. Oczywiście, ja wiem. Tak, ja słyszałam, jak Paweł Kukiz przekonywał do tego, że tak, żeby dotyczyło rządów Platformy Obywatelskiej. Również, tak? Całego tego okresu. Również. No i od tego okresu pewnie byśmy zaczęli, bo zapewne by trzeba by było zacząć chronologicznie, od kiedy pojawiła się w ogóle ta informacja, że jakiś tam system podsłuchów i tak dalej jest. Ale ja, tak, jeszcze raz mówię, ja nie mówię, że nie, bo nie, bo to by coś tam miało szkodzić Prawu i Sprawiedliwości, a Platformie nie. Ja mówię o tym, jak wygląda praca w komisji i jak wygląda pozyskiwanie materiałów informacyjnych z działań operacyjnych. Że w komisji, przecież większość naszej komisji Amber Gold, ja cały czas porównuję, no bo to na podobnych zasadach by działała komisja. Wiele informacji i materiałów, w ogóle państwo o tym nie wiecie, dlatego że one są niejawne, tajne i ściśle tajne i efekt tej pracy mógłby być długi i tak naprawdę niczego byśmy się nie dowiedzieli, bo pewnych rzeczy także i służby specjalne też nie mogą ujawnić. W takim razie jak pan Tomasz Kostuś się na tą sprawę zapatruje? Możliwość otwarcia działania dla komisji również na okres rządów koalicji PO-PSL?
słowa mojej poprzedniczki, słowa pani poseł mnie martwią i mnie smucą, bo to właśnie pani poseł powinno w szczególności zależeć na tym, by tą sprawę wyjaśnić dogłębnie, by rozwiać wszelkie wątpliwości, bo wydaje się, że afera związana z Pegasusem, a więc wykorzystaniem takiego bardzo agresywnego środka inwigilacji, by podsłuchiwać, by inwigilować dziennikarzy, adwokatów, prokuratorów, ale przede wszystkim polityków opozycji, wydaje się matką wszystkich afer. Największą aferą po 1989 roku. Czy tak rzeczywiście było? Nie wiem. Na to pytanie powinna odpowiedzieć specjalna powołana komisja. I gdyby pani poseł mówiła o tym, że nie czas, nie teraz, bo mamy kryzys na granicy, bo mamy pandemię, no byłbym w stanie to jeszcze zrozumieć. Ale mówienie nie, bo nie, no nie mieści nie, mi się, nie, nie mieści mi się. Nie mieści mi się pani poseł w głowie. Raz jeszcze powtórzę, to pani powinno w szczególności zależeć na tym, by taka komisja powstała, by wszelkie wątpliwości rozwiać. I ale w czasach 2000, ale proszę pozwolić, pani poseł, proszę pozwolić, ja skończę i będzie okazja do ad vocem. Zarówno w czasie 2005-2007, wtedy kiedy pierwszy rząd PiS odpowiadał za ster rządu w Polsce, również za służby, ale również lata 2007-2015, no i wreszcie lata 2015-2020, a więc ta wydaje się gigantyczna afera z użyciem tych szczególnych rozwiązań, jakim jest Pegasus. Mówię tutaj o systemie inwigilacji totalnej, który był wykorzystywany, to należy oczywiście dowieść, do celów niezwiązanych z podsłuchiwaniem, inwigilacją groźnych przestępców, terrorystów, czy wszystkich tych, którzy mogli być posądzani, czy są posądzani o działanie na szkodę Polski, którzy są posądzani o szpiegostwo. Panie pośle, pozwoli pan, że dopytam jeszcze w jednej kwestii, bo czegoś tu nie rozumiem. Pan przedstawia użycie systemu Pegasus, który jest legalnym systemem, jest w posiadaniu służb kilkudziesięciu co najmniej krajów na świecie. Tak jakby to było użycie, nie wiem, zakazanej broni, broni jądrowej, broni chemicznej, czegoś takiego. Takie odnoszę wrażenie. Czym system Pegasus różni się od innych wcześniejszych systemów do inwigilacji, do podsłuchów? Takich jak Jaskółka, takich jak Predator. Ale czym się różni? Tych systemów... Już odpowiadam, panie redaktorze. Być może nieuważnie mnie pan słucha. Mm-hmm. Ja nie kwestionowałem tego, że państwo polskie powinno taki system mieć. Zgoda. Pytanie, czy Centralne Biuro Antykorupcyjne jest najwłaściwszym odbiorcą tego typu systemu. Taki system powinien mieć Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która odpowiada ustawowo za walkę z terroryzmem, za ochronę naszych placówek dyplomatycznych, tak, za całą sferę tutaj bezpieczeństwa wewnętrznego. Obawiam się, że pan poseł jednak nie odpowiada na moje pytanie. Panie redaktorze, pan nie odpowiada na moje pytanie w tym momencie. Ale odpowiadam precyzyjnie. No nie. Takie narzędzie powinno być w dyspozycji państwa polskiego. Kwestionuję to, że tym narzędziem posługuje się CBA. Natomiast mówimy o wykorzystywaniu tego niezgodnego z przeznaczeniem. A to a trzeba dopiero udowodnić, byłoby, że jest niezgodne z przeznaczeniem. Natomiast moje pytanie dotyczyło czegoś innego. Panie pośle, moje pytanie dotyczyło czegoś innego, a pan mi na to pytanie nie odpowiedział, bo ja słuchając pana, można odnieść wrażenie, że jest to jakaś mroczna siła, której w ogóle użycie jest czymś niegodnym. Ja chciałem tylko to rozstrzygnąć. Czym się różni panie użycie Pegasusa od innych... I bardzo... Panie redaktorze, to proszę pozwolić. Jest bardzo godnym i bardzo zasadnym, używając pańskiej terminologii, w odniesieniu do groźnych przestępców, do terrorystów, do wszystkich tych, którzy działają na szkodę Polski. Mhm. Tutaj zgoda. Natomiast wykorzystywanie tego totalnego systemu inwigilacji w stosunku do dziennikarzy, w stosunku do polityków opozycji jest po prostu haniebne. Przypominam aferę Watergate. Tak? Nie ma chyba problemu, czy coś jest haniebne, czy nie, tylko czy jest legalne, bądź nielegalne. Tak? Tylko to się liczy. Czy jest haniebne? Nie ma w prawie pojęcia użycia haniebnego. Dopuśćmy pana posła Szramkę, bo on uśmiecha się tylko. Jest nielegalne. A to trzeba udowodnić. To powtarzam, panie redaktorze. A to trzeba udowodnić, dobrze, czy jest legalne, czy nie.
Stąd uzasadnienie do powołania komisji. Panie pośle, bo pan poseł Szramka się tylko uśmiecha, dajmy mu dojść do głosu. Już, oczywiście. Dziękuję bardzo. Widzę, że emocje rozgorzały. Panie redaktorze, ja chciałbym, żeby w Polsce funkcjonowały systemy w sposób ilegalny i niehaniebny, jeśli już chcemy być precyzyjni. Pani poseł na początku dwoiła się i troiła, żeby powiedzieć, żeby nie powiedzieć nie, bo nie, ale w końcu z jej wypowiedzi wyszło, że nie będzie komisji nie, bo nie. I nie ma w tym większego uzasadnienia. Niestety, ale oczywiście komisja powinna powstać. I tutaj zgodzę się z przedmówcą, że Pegasus jest takim narzędziem jak wiele innych, które były, są i będą używane przez służby i powinny przez te służby być używane. Natomiast jeśli jakiekolwiek narzędzie, jakiekolwiek oprogramowanie zaczyna służyć już do tego, żeby podsłuchiwać polityków i to w momencie, kiedy trwa kampania wyborcza, w momencie, kiedy dany polityk jest odpowiedzialny za ważną część tej kampanii wyborczej, to mamy już niestety, ale do czynienia z czymś bardzo niebezpiecznym. I ja nie mówię, że tak było, czy tak nie było, ponieważ nie ma możliwości, żeby to zbadać. Ale właśnie po to ta komisja ma powstać, żeby nas przybliżyć do tej prawdy. I mówienie, że ona nic nie zmieni, jest po prostu nieracjonalnym podejściem do sprawy. Powinniśmy jak najszybciej powołać tę komisję, żeby udało się jak najszybciej wyjaśnić, bo czasu do końca kadencji już jest naprawdę niewiele. A czy nie jest tak, panie pośle? Za chwilkę pani poseł będzie mogła się pani odnieść. Natomiast, panie pośle, czy patrząc na historię poprzednich komisji, znamy się też i z poprzedniej kadencji przecież, ich niewielkie rezultaty przy najlepszej dobrej woli członków komisji z różnych partii, czy pewien sceptycyzm, który przemawia przez panią poseł, no jednak nie ma uzasadnienia, że no, komisje badały, ale efektu tak naprawdę zbyt wielkiego nie ma. W tej kwestii, panie redaktorze, mogę się oczywiście zgodzić, że nie ma wielkich efektów tych komisji. Natomiast sama pani poseł była w komisji śledczej i powinna przyznać, i myślę, że wszyscy, którzy śledzili jakiekolwiek posiedzenia innych komisji śledczych, że mimo wszystko z tych posiedzeń coś wynikało i dowiadywaliśmy się coś więcej. Ja nie liczę na to, że rozwiążemy sprawę, że wskażemy palcem, kto wydał takie decyzje, żeby podsłuchiwać tego czy owego polityka. Natomiast liczę na to, że opinia publiczna będzie mogła pozyskać więcej informacji i samemu wyrobić sobie opinię w tej kwestii. Jeśli tym będą zajmować się tylko politycy i to nie w komisji do spraw służb, tylko tak jak teraz w programie będziemy sobie dyskutować, to niestety ta sprawa nie będzie wyjaśniona, a myślę, że Polacy powinni dowiedzieć się, jak to wszystko wyglądało, przynajmniej w takim stopniu, na ile ta komisja jest zdolna to zrobić przez te już niecałe 20 miesięcy do końca kadencji. Pani poseł, wiem, że pani chciałaby się odnieść, poprosimy. Ja również. Dobrze. Krótko się odniosę. Ja nie powiedziałam nie, bo nie. Ja tylko powiedziałam, że tak jak tutaj pan poseł przed chwilą powiedział, że efektów takiej komisji no nie zobaczymy albo będą naprawdę nikłe. Od tego, żeby sprawdzić, czy jakieś są nieprawidłowości, no to mamy od tego służby. Mamy pani poseł, pani zaprzecza prezesowi Kaczyńskiemu. No warto przypomnieć jego słowa. A jak mi zwróciliście uwagę, to przestałam mówić. To proszę. Tylko wtrąciłem, przepraszam bardzo, oczywiście. Tak. A potem oddam tam wam. Żeby prezes nie był zły, tak uprzedziłem panią. To z troski, pani poseł, z troski. No dobrze, bardzo się cieszę, że tu troszczycie się. Och Boże, jakby było pięknie, jakby ta totalna opozycja tak pomagała tutaj, a nie szkodziła. To bym naprawdę... Do dyspozycji. Przestałaby być opozycją wtedy, byłaby jedna partia. Tak, właśnie, i w Polsce byłoby lepiej. Natomiast jeszcze raz powiem. Ja, ponieważ jestem od wielu lat w Sejmie i pamiętam wszystkie po kolei komisje, począwszy od naciskowej po ostatnią Amber Gold, te komisje tak naprawdę wypromowały tylko pewnych polityków, którzy na tych komisjach, powiedzmy, zrobili jakąś tam karierę. Natomiast efekty dzisiaj nikt na przykład nie pamięta.
o efektach, komisjach, na przykład naciskowej. Nikt nie pamięta, o co chodziło. Nikt nie poniósł konsekwencji, nic się nie działo, a miała to być podobnie jak właśnie ta tutaj podsłuchowa, to ta naciskowa, miała pokazać, jak to straszliwe państwo PiS naciska na urzędy tak, żeby tutaj ludzi tłamsić, dusić, przyciskać, tak i tak dalej. I dlatego ja podchodzę do tego sceptycznie. Natomiast oczywiście ja się zgadzam z panem posłem, że w naszym interesie każdego z nas jest to, aby sprawdzić, czy rzeczywiście my jesteśmy nielegalni przez kogoś podsłuchiwani. Tu już nawet nie chodzi o służby specjalne, ale ja na przykład nie chciałabym być podsłuchiwana nielegalnie przez tam kogoś, nie wiem, sąsiada albo jakiegoś, nie wiem, konkurenta politycznego. No nie byłoby to miłe. Natomiast tutaj służby specjalne tylko operacyjne działania robią wtedy, kiedy mają na to zgodę i zakładają podsłuchy, kiedy mają zgodę sądu. Tak było chociażby w komisji Amber Gold, że dopóki nie było zgody sądu, to CBA nie założyło podsłuchu chociażby synowi obecnego wtedy premiera Donalda Tuska. Dopiero kiedy sąd wydał zgodę, dopiero ten podsłuch został założony. I ja nie sądzę, że tutaj działania były jakieś pozasądowe, a to, że jakaś firma gdzieś tam w Kanadzie mówi, no proszę państwa, w tych czasach, kiedy właściwie można powiedzieć w internecie wszystko, każdą nieprawdę, każde kłamstwo, widzimy to teraz, jak Rosja działa, jak jest ta cyberprzestępczość, no to tak naprawdę, nie dajmy się zwariować, tak? Niech zajmą się tym wyjaśnieniem odpowiednie służby. Złóżcie do prokuratury zawiadomienie o sprawdzenie, tak? No, proszę. Państwo, no, są od tego odpowiednie służby, odpowiednie działania. Jest komisja do spraw służb specjalnych, w której wszyscy państwo macie przedstawiciela, i tam działajcie, tam wyjaśnijcie tę sprawę, bo ja też jestem zainteresowana, czy rzeczywiście tak było. Pan poseł Kostuś. Panie redaktorze, po pierwsze, więcej wiary. Ja jestem. A ja wierzę w Boga tylko. Panie redaktorze. W innych sprawach nie wierzę. Dowody muszą być. Na wiarę nie przyjmuję niczego. Więcej wiary, panie redaktorze. Ja wierzę, że powołanie takiej komisji spełni swój cel, a więc wyjaśni wszelkie wątpliwości, ale przede wszystkim bardzo, bardzo poważne zarzuty. Po drugie, czy pani poseł się to podoba, czy nie, ta komisja na pewno powstanie. Pytanie, czy w tej kadencji, czy będzie wola polityczna pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, czy będzie wola polityczna PiSu, by tą bardzo, bardzo niewygodną komisję, mówię tutaj o ewentualnych ustaleniach i bardzo poważnych zarzutach, powołać. I po trzecie, sprawa wydaje się na tyle poważna, że przecież zapowiedziała Komisja Europejska, przede wszystkim Parlament Europejski, powołanie specjalnej komisji, by zbadać te wszystkie przypadki, które w ostatnim czasie zostały upublicznione. A więc bez wątpienia, reasumując, taka komisja będzie powołana. Nie jest jednak pewne, czy w tej kadencji Sejmu. I jeszcze pana posła Szramkę spytam, że, czy chciałby dodać jakieś zdanie, dlatego że tutaj państwo wypowiadali się dwukrotnie, pan poseł Szramka raz. Czy chciałby pan dodać coś do sprawy? Jak raz, nie? Ale konkretnie. Mhm. To oczywiście, panie redaktorze, skorzystam z pana obiektywnego podejścia do gości. Oczywiście zabiorę głos i niestety muszę znowu odnieść się do słów pani poseł, która mówi, że chciałaby, żeby takie sprawy były wyjaśniane. I ja myślę, że każdy by chciał. Ja naprawdę nie optowałbym, nie naciskałbym na żadną komisję śledczą, gdybym miał przekonanie, że nasi rządzący chcą taką sprawę wyjaśnić. Niestety takiego przekonania nie mam, ponieważ od początku narracja jest bardzo niespójna, wręcz można powiedzieć, że jesteśmy cały czas wprowadzani w błąd. Rządzący bardzo długo utrzymywali, że polskie służby nie używają Pegasusa. To mówił nawet wiceminister obrony narodowej, chyba osoba, która na bezpieczeństwie takich rzeczach no, zna się, powinna przynajmniej się znać i mieć jakąś wiedzę. Potem wyszedł pan prezes Kaczyński, mówił, że mamy Pegasusa. No to była narracja... Potem.
Była narracja, że mamy tego Pegasusa, ale nie podsłuchujemy. Później wyszedł pan poseł Suski i w takim natchnieniu szczerości powiedział, że mamy tego Pegasusa, ale podsłuchiwaliśmy garstkę ludzi, chyba bodajże kilkaset wtedy powiedział. Jak kilkaset to jest garstka, to ja się boję myśleć nawet, jakie inne określenia pan Suski ma wobec takich spraw. Tak więc, panie redaktorze, szanowni państwo, szanujmy się. Naprawdę, jeśli rządzący chcieliby wyjaśnić tę sprawę, to by podeszli do tego poważnie. Ja liczę na to, że nawet mogłoby się odbyć zamknięte posiedzenie, na którym koordynator do spraw służb specjalnych albo nawet prezes Kaczyński czy premier wyszliby i powiedzieli całą prawdę, powiedzieli, że tak, mamy Pegasusa, podsłuchujemy w takich i takich sprawach, ponieważ tego wymaga interes państwa, natomiast nie podsłuchujemy w ten czy inny sposób takich polityków. To byłoby jakieś uczciwe wyjście z sytuacji. Jeśli tego nie ma i nie możemy na to liczyć, to szanowni państwo, nie miejcie pretensji, że osoby zainteresowane dobrem państwa chcą wyjaśnienia tej sprawy. Proszę państwa, ja proponowałbym mimo wszystko zmianę tematu, bo tak o Pegasusie moglibyśmy jeszcze co najmniej do 9 wieczór mówić, a czasu mamy już niewiele, godzinę tylko. Sprawy. Chyba, że się nie mogę odnieść. Dlatego, że jak pani poseł się odniesie, to będzie pan, obaj koledzy też będą się chcieli odnieść i tak będziemy jeszcze przez kilka godzin, a czasu mamy już mało. Chciałbym, żebyśmy jeszcze o ważnych sprawach porozmawiali, może nawet ważniejszych niż Pegasus. Pani poseł już zasygnalizowała to zresztą, bo wojna ta kinetyczna na wschodzie u naszego sąsiada wschodniego jeszcze nie wybuchła, natomiast wojna w cyberprzestrzeni, jak twierdzą specjaliści od cyberbezpieczeństwa, już trwa. I tutaj ten temat nam się płynnie wiąże właśnie z Pegasusem, z tym wszystkim, czym mogą dysponować i na pewno dysponują Rosjanie. Proszę państwa, dzisiaj podana została taka informacja o instalowaniu rzekomo szpitali polowych, tak, w rejonach przygranicznych z Ukrainą, czego ponoć do tej pory w ramach ćwiczeń nie organizowały siły rosyjskie. Czy jest to kolejny blef, kolejne podbicie licytacji, czy jest to sytuacja naprawdę już podbramkowa, przekroczony został pewien Rubikon, co to może dla nas, Polaków, oznaczać, pan poseł Szramka? Panie redaktorze, to jest bardzo dobre pytanie. I są dwa wyjścia. Albo Putin faktycznie chce to zrobić, albo chce, żebyśmy myśleli, że tak zrobi. W każdym wypadku musimy być gotowi na to, że może dojść do konfliktu zbrojnego na Ukrainie i musimy jako Polska z perspektywy naszego interesu narodowego być na to zabezpieczeni. W kontekście cyberbezpieczeństwa, o którym pan mówi, dotknęło mnie niejako bezpośrednio dwa razy. W niedalekiej przeszłości miałem telefony o tym, że ktoś mnie zabije. To w pierwszym przypadku za chwilę dostałem po kilku dniach bardziej kreatywna. Widocznie była ta osoba, powiedziała, że mnie zabije maczetą. Tak więc faktycznie nie jest dobrze z tym cyberbezpieczeństwem. I na początku mówiliśmy o Pegasusie. To jest oczywiście temat, który nas rozgrzewa. Natomiast bardzo słusznie pan redaktor zauważył, że są ważniejsze tematy i z perspektywy przeciętnego Kowalskiego, przeciętnego Polaka, tak naprawdę Pegasus nie ma jakiegoś olbrzymiego znaczenia. Natomiast jeśli przeciętny Polak dostaje SMS-y czy wiadomości od złodziei, którzy próbują włamać się na jego konto, czy też próbują zasiać w nim jakiś niepokój, przesłać jakieś nieprawdziwe informacje, to już jest poważne zagrożenie i tym właśnie nasze służby powinny jak najbardziej się zająć. Zasiać w nim poważne poczucie zagrożenia. Rzeczywiście, to jest jeden z podstawowych obszarów właśnie tej wojny w cyberprzestrzeni, która już się toczy. Pan poseł Kostuś, jak pan się na tą całą sytuację zapatruje? Kilka tygodni temu na antenie telewizji Republika mówiłem, że póki będzie trwała olimpiada, żadnych działań zaczepnych, żadnych prowokacji, a już na pewno inwazji Rosjanie nie zaryzykują. Póki co ta teza ma swoje potwierdzenie. Do zakończenia olimpiady jeszcze trochę zostało, przynajmniej do tego 20 lutego. Co będzie po 20 lutym, zobaczymy. Przypominam, że Pekin poprosił Moskwę o to, by na czas tego największego
największego sportowego wydarzenia, którego gospodarzem są Chiny, żeby był spokój w tym wymiarze nie tylko regionalnym, ale również europejskim czy też światowym. Oczywiście nie mówię o tym, że groźba wojny jest nierealna. Ona jest realna, natomiast zakładam, że Putin jeszcze decyzji nie podjął. Przypominam, że wczoraj zakończyły się rozmowy w Berlinie z udziałem delegacji rosyjskiej, ukraińskiej, ale również niemieckiej i francuskiej, czyli w tym formacie normandzkim. Niestety i ta zła informacja zakończyły się fiaskiem, no ale dobra informacja jest taka, że strony zakomunikowały, że chcą te rozmowy prowadzić dalej. I najprawdopodobniej gospodarzem kolejnej tury rozmów, których celem jest tutaj obniżenie tego poziomu eskalacji, a więc deeskalacji, a więc obniżenia temperatury sporu, że te negocjacje będą prowadzone w Ankarze, będą prowadzone w Turcji, gdyż Turcja jest ważnym graczem i jest bezpośrednio zainteresowana tym, by te emocje, by tą realną groźbę Moskwy powstrzymać. Natomiast Rosjanie wyraźnie dają do zrozumienia, że dla nich partnerem nie są Ukraińcy, nie są Polacy, nie są Niemcy, nie są Francuzi. To potwierdzają kolejne serie spotkań na szczycie. Rosjanie wyraźnie komunikują, że dla nich partnerem są Stany Zjednoczone. I jeżeli będą z kimś poważnie rozmawiać, jeżeli będą z kimś poważnie rozstrzygać te kwestie dotyczące przyszłości Ukrainy, to z Amerykanami. Ponieważ po pierwsze, tu nie chodzi o Ukrainę, ale chodzi w szczególności o nowy porządek w tym wymiarze geopolitycznym. I o to Rosjanom chodzi. Rosjanom chodzi o to, by byli traktowani jak mocarstwo, by na nowo ten porządek europejski, światowy ułożyć i do tego celu używają właśnie groźby użycia sił zbrojnych, do tego używają właśnie tych argumentów militarnych, ale również szantażu gazowego, ale również tych wszystkich elementów, które wywierają presję na sąsiadów i wywierają presję na całą Unię Europejską. Tutaj takim przykładem tego, że nie jesteśmy spójni, że nie jesteśmy solidarni, że jesteśmy mało skuteczni, są Niemcy, które troszeczkę grają swoją grę, ale oni są w szczególnej sytuacji, ja tego bynajmniej nie usprawiedliwiam, żeby była jasność. Tak? Natomiast Niemcy, proszę zwrócić uwagę, i tutaj mówię o tym kontekście bezpieczeństwa energetycznego, bardzo ważnym, bardzo istotnym. Niemcy wygasili swoje, czy wygaszają, są w trakcie wygaszania pracy elektrowni atomowych. Z 6 wygasili 3, w tym roku 3 kolejne przestaną pracować. Są w trakcie wygaszania energetyki konwencjonalnej, a więc energetyki opartej na węglu kamiennym i węglu brunatnym i w niedalekiej przyszłości chcą całkowicie przejść na energetykę odnawialną. Ale właśnie, żeby przejść, potrzebują okresu przejściowego. Ten okres przejściowy musi być oparty, no bo nie ma innego źródła energii, na gazie. Ten gaz jest dostarczany w większości, mówię tutaj o procentowym udziale, z terenu Federacji Rosyjskiej. I bez gazu rosyjskiego po prostu gospodarka niemiecka miałaby bardzo poważne trudności i kłopoty. Innymi słowy, ja zgadzam się z tą tezą prezydenta Dudy, który niedawno powiedział, że tylko silna, zjednoczona Europa, że tylko silne, zjednoczone państwa, sygnatariusze Paktu Północnoatlantyckiego no są w stanie skutecznie przeciwstawić się tym żądaniom Rosji, żądaniom Moskwy, która chce nowego podziału porządku europejskiego, a Ukraina jest jedynie pretekstem. Proszę również pamiętać, że Ukraina w systemie socjalistycznych republik Związku Radzieckiego pełniła bardzo ważną, bardzo istotną rolę. To była druga co do takiego znaczenia republika w systemie Związku Radzieckiego. I Rosja nigdy nie pogodziła się po pierwsze z upadkiem, z rozpadem ZSRR, a po drugie z utratą strefy wpływów na Ukrainie. I nigdy nie pogodzi się z tym, by Ukraina była członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.
dlatego o tym bardzo wyraźnie mówi. Dajmy jeszcze odnieść się do sprawy pani poseł. Dzisiaj dużo będzie zależeć od jedności, od solidarności zarówno Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych. Pani poseł, zamknięcie naszej rozmowy. No to powiem szczerze, że zgadzam się, bo znakomitą analizę mój poprzednik tutaj przeprowadził. Bo o, dziękuję. No, ale no tak, bo tak jest, bo rzeczywiście tak jest. I teraz właśnie solidarna Europa, solidarność krajów, członków Unii Europejskiej, solidarność wszystkich członków NATO, to jest dla nas taka stabilność i nadzieja na to, że w miarę czujemy się bezpiecznie. Zgoda też, nawet mogę się zgodzić i właściwie to rzeczywiście to, że dopóki trwa olimpiada, to Rosjanie nie zaryzykują gwałtownych ruchów. To też się zgadzam, bo też może to tak być. Ja dodam i w pełni się zgadzam z tym, co powiedział i dołączam się do tego, co powiedział pan poseł. Dołożę jeszcze tylko to, że dzisiaj zaniepokoiła mnie informacja, dzisiaj przeczytałam taką informację, że właśnie po rozmowach w tym formacie normandzkim Rosjanie, bo pan poseł wspomniał o tym, że nadzieja jest taka, że będą siadać i rozmawiać, że chcą rozmawiać. Natomiast nie powiedział pan poseł o warunku, jakie postawiła Rosja w sprawie rozmów, że oni mogą usiąść rozmawiać, ale chcieliby, żeby Ukraina zaczęła respektować rozmowy, znaczy respektować to, co życzą sobie separatyści w Donbasie. Więc zobaczmy, w którym kierunku idą Rosjanie. Dobrze, zgoda, pokażą Amerykanom, Europie. My nie chcemy wojny, ale niech Ukraina zacznie rozmawiać z separatystami, którzy tam w Donbasie, oni są mieszkańcami Ukrainy także, niech oni rozmawiają. To jest podobne działanie jak na Krymie. Najpierw była mowa o tym, że niech rozmawia Ukraina z mieszkańcami Krymu, po czym nastąpiła aneksja. My na to właśnie musimy zwrócić uwagę, że na to nie możemy się zgodzić, żeby jakikolwiek właśnie w tym sensie warunki były stawiane Ukrainie, bo to doprowadzi do aneksji do Donbasu. Czyli to takie po kolei odcinanie obszarów Ukrainy. Takie podcinanie. No na to nie powinno być zgody, na to zwracajmy uwagę. Proszę państwa, nasz program, choć półgodzinny, to przebiega szybko jak z bicza strzelił. Tematów jeszcze mnóstwo do poruszenia. Państwo mają bardzo ciekawe przemyślenia. Miejmy nadzieję, że te najczarniejsze scenariusze jednak się nie spełnią. Bardzo dziękuję za wypowiedzi dla naszej stacji, dla widzów naszej stacji. Pani Iwona Arendt była naszym gościem, kłaniam dziękuję się nisko. Bardzo, oraz panowie Paweł Szramka, również dziękuję. Dziękuję bardzo, i pozdrawiam. Tomasz Kostuś z Koalicji Obywatelskiej, także bardzo dziękuję, kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo, dużo zdrowia państwu życzę. A u nas już niebawem Michał Trześniewski i najważniejsze informacje z kraju i ze świata.